Cześć! Dzisiaj przyjrzymy się narzędziu, które stało się w ostatnim czasie nieodzownym elementem w wyposażeniu każdego instalatora, czy to urządzeń klimatyzacyjnych, czy chłodniczych, czy pomp ciepła, czyli wkładą do gięcia rur producenta BRS Group, podkreślam, polskiego producenta BRS Group. Jest z nami Kuba. Cześć Kuba. Cześć Bartku. Czyli przedstawiciel właśnie producenta BRS Group, który odpowie nam na kilka szczegółowych pytań dotyczących tych wkładów. Zapraszam do pełnego materiału. Zacznijmy od początku. Jakbyś mógł wyjaśnić widzom, co to są te wkłady do gięcia rur, bo myślę, że jeszcze nie każdy, kto nas ogląda, wie, do czego to służy, ale przede wszystkim, co to w ogóle jest. Wkłady do gięcia rur to przewody, pręty z tworzywa sztucznego, które służą do bezpiecznego wykonywania zagięć. Takie wkłady wprowadzamy do wnętrza rury, wyginamy ją do zadanego kąta i następnie wyciągamy wkład z rury. Dobrze, powiedziałeś o rurach, ja wspomniałem o chłodnictwie klimatyzacji. W chłodnictwie klimatyzacji głównie mamy rury miedziane. I tak. Powiedz mi, czy te wkłady się ograniczają tylko do gięcia rur miedzianych? Nie, można również nasze wkłady stosować do gięcia rur aluminiowych. Czyli nie ograniczamy się tutaj tylko do branży chłodnictwa klimatyzacji, ale możemy wyjść z nimi szerzej. Dobrze, powiedz mi, jakie mamy dostępne rozmiary oraz jak są dostarczane do klientów, którzy zdecydują się na zakup takich wkładów? Mhm. Wkłady dostępne są w pełnej gamie średnic rur do chłodnictwa klimatyzacji. 1,4, 3,8, 1,2 i 5,8. Wkłady pakowane są w takie właśnie opakowania. No, możemy sobie otworzyć. Otworzyć, wyciągnąć dokładnie. Mamy, co warto dopowiedzieć, mamy różne jakby konfiguracje średnic. Przykładowo 1,4, 3,8, 1,4, 3,8, 1,2. Ale widzę, że nie tylko średnic. Nie tylko średnic, ale też długości, ponieważ produkujemy te wkłady w dwóch długościach, czyli 4 i 6 metrów. Hmm? Jaka jest różnica w takim razie? Czyli co klient, decydując się na zakup 6-metrowych wkładów, jakie niesie z tego korzyści? Bo wiadomo, że będą one trochę droższe niż te 4-metrowe. Tak, jednak wyszliśmy naprzeciw klientom, którzy sami nam zakomunikowali, że są czasem dłuższe instalacje powyżej 10 metrów, gdzie jest moment gięcia gdzieś tam po środku i potrzeba właśnie dłuższych wkładów. Dlatego zaproponowaliśmy naszym klientom też taką długość. W porządku, ja wspomniałem na początku, że BRS Group jest polską marką. Zgadza się. W takim razie, gdzie produkowane są te wkłady? Wszystko produkujemy w Polsce. Jest to w pełni polski kapitał, polska firma. I to myślę, że też jest ważna informacja dla naszych klientów, czyli gwarantujesz, że klienci, decydując się na zakup wkładów do gięcia właśnie producenta BRS Group, wspierają w 100% polski kapitał, a nie gdzieś tam daleko zza wschodniej granicy. Dokładnie tak. A wiemy, że teraz jest coraz większy napływ właśnie różnego typu wkładów, no mówiąc krótko, chińskich. Dobrze, to w takim razie, jak już porównujemy te polskie do tak zwanych Chińczyków, no nie tak zwanych, tylko produkowanych w Chinach, jakie Twoim zdaniem są zalety właśnie tych nad pozostałymi dostępnymi na rynku? Przede wszystkim powtarzalność, bardzo mała tolerancja odchyłu średnicy tych wkładów. Wysoka jakość materiałów, z których są wykonane. A jaki to materiał? To jest polietylen. Bardzo ważne jest to, i to jest też nasze doświadczenie, nasza wiedza, aby unikać podczas produkcji występowania pęcherzyków powietrza wewnątrz takiego wkładu, co może właśnie skutkować tym, że w tym miejscu, gdzie byłby pęcherzyk powietrza, rurka mogłaby się załamać. Pilnujemy tego, mamy technologię, która nam pozwala wykluczyć taką ewentualność. W porządku, czyli mamy tą wysoką jakość. Jeśli chodzi o użytkowanie, rozumiem, że są wielokrotnego użytku tutaj. Jak najbardziej tak, należy o nie dbać, jak tylko się o nie dba, to można je bardzo długo używać. Dobrze, bo tak ogólnie wspominamy o nich, ale jakby jakie jest główne ich zastosowanie? Czyli wspomniałeś na początku, że wkładamy do rury, wkładamy do tej rury, gniemy tą rurę i co zyskujemy dzięki tym wkładom?
Ochronę. Ochronę, zabezpieczenie tego, że nie powstają nam zagięcia, które mogą prowadzić do nieszczelności. Dokładnie. W momencie, jeżeli tą rurę wygniemy, nie ma ryzyka, że ta rura będzie załamana. Dokładnie, tak. Szczególnie w chodnictwie klimatyzacji często nie widzimy, co się dzieje, bo jest to wszystko pod otuliną. Pod otuliną, pod izolacją. Powiedz w takim razie, czy ich użycie wymaga jeszcze jakiejś specjalistycznej, dodatkowej wiedzy, czy nie, czy to, o czym tu wspominamy, to w zupełności jest to wystarczy. Bardzo intuicyjny produkt. Należy zwrócić może uwagę na to, żeby rury miedziane przed wprowadzeniem tych wkładów do nich je zagradować. Zagradować, usunąć wszelkie zadziory, co zabezpieczy wkłady przed ich niszczeniem, przed zdzieraniem, przed powstawaniem wiórków właśnie z tworzywa sztucznego. A co takie wiórki, rozumiem, że trzeba też przypilnować, żeby ewentualnie do układu się nie dostały. Dokładnie tak, to może spowodować nam zanieczyszczenie instalacji. Dobrze, czy są jeszcze jakieś popularne błędy, których instalator dzięki poinformowaniu może uniknąć? Należy pamiętać przede wszystkim o czystości tych wkładów, które wprowadzamy do rury. I należy zwrócić też uwagę na to, żeby nie wykonywać zbyt ostrych gięć jakby w jednym momencie. Zawsze lepiej zrobić jest etapowo gięcie na 2-3 razy, niż zgiąć rurę na raz, co niesie za sobą ryzyko właśnie zaciśnięcia rury wokół tego wkładu. Wrzucimy teraz przebitki, gdzie widać właśnie, w jaki sposób powinno się wyginać taką rurę. I jeszcze moje pytanie, bo wspomniałeś wcześniej o czystości. Ja też sam spotkałem się, że wielu klientów używających różnego pochodzenia wkładów używa oleju albo różnych smarów, ponieważ mają problem czy to z włożeniem tego wkładu do rury, albo z wyjęciem. Jasne. Powiedz mi, jakie jest Twoje podejście do tego, do tematu właśnie smarowania wkładów przed użyciem? Jak najbardziej z jednej strony rozumiem tych instalatorów, z drugiej strony nie rekomenduję używania wszelkich olei czy smarów, ponieważ niesie to ze sobą ryzyko wprowadzenia do instalacji zabrudzeń. Do tego smaru może się przykleić piasek, pył, kurz, który siłą rzeczy wprowadzimy do instalacji. No, myślę, że nawet nie może, ale w samochodzie czy na budowie nie ma możliwości, żeby się nie przykleił. Dokładnie. Czystość jest tutaj również bardzo ważna, no i warto chyba je przechowywać w tych fabrycznych opakowaniach. Tak jest. W porządku. W takim razie mamy chyba powiedziane wszystko, co najważniejsze. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, na które nie usłyszeliście odpowiedzi w tym materiale, to piszcie śmiało w komentarzu, czy ja, czy Kuba chętnie na nie odpowiemy, ale przede wszystkim zachęcam Was i zapraszam do wypróbowania tych wkładów. Możecie je oczywiście kupić w sklepie internetowym i wypróbować i sami wystawcie ocenę, czy faktycznie są warte swojej ceny. Także zapraszam do zakupu i przede wszystkim do następnych naszych materiałów. Cześć! Cześć.